witajcie w drugim już odcinku z naszego trzeciego sezonu wyzwania biznesowego w sklepie Beatki. I właśnie Beatka wzywa naszą pracownicę i płacze, bo były karaluchy. A nasza pracownica, jak miała na imię, bo ciągle zapominam? Nie mam pojęcia. Aha, dobrze się bawisz? Cieszę się. Wiesz co, otwórz, lokal nie ma co czekać. A ty, czekaj. Przydziel. Sprzedawaj towar. Dzisiaj próbujemy wyszkolić na sprzedawczynię jednak Małgorzata Rybak, tak. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No, ona nie ma żadnych umiejętności, więc... ani rank. Więc wszystko od zera. Cieszysz się? Super. Mam nadzieję, że ja też się będę cieszyć i nie będę żałować tej decyzji. Karolina... Japa. Okej. Okay. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Będziemy ją obserwować. A co, podejdziesz do niej? Nie podejdziesz do niej. Nie podejdziesz do niej, dobra. Okej. Okay. Jest dobrze na razie. Nic mi nie psuje. Nic mi nie psuje. To jest najważniejsze. Są jeszcze karaluchy? Gdzie? Gdzie są te karaluchy? Bo jak są, to trzeba je sprzątnąć. Tutaj. Wyrzuć to. Patrzcie, dobrze idzie. Klienci są zadowoleni. Idzie i całkiem chyba, chociaż gdzie ona jest? Aha, tutaj. Ona rozmawia z tam. Więc my podejdziemy do niej. A nie, już idziesz? Czy nie idziesz? Już idę do ciebie. Zaraz ci pokażę, gdzie są sztalugi. Sztalugi, droga pani, są na piętrze. Tak. No dobrze jej idzie. To Małgorzata jest jednak stworzona do... Och, kurczę, chyba jednak potrzebuję jeszcze kasjerki. Jeszcze mi kasjerka jest potrzebna, bo jednak zobaczcie ile ludzi. Przepraszam was, najmocniej przepraszam. Proszę, nie rzucajcie torbami. Nie rzucaj torbą Józefa. Przepraszam, już nie będę. Nie rzucajcie torbami. O. Dobra, widzisz, ty jesteś stworzona do tego, Małgorzata. Jestem z ciebie dumna. Dam ci podwyżkę. Pracuj tak dalej, dostaniesz podwyżkę. Beata? Tak, Beata została kasjerką, a... Małgorzata już potrafi, patrzcie! Małgorzata już potrafi! W ogóle tutaj coś się zbagowało z nimi. Chodź tutaj do niej. Nie no, myślę, że jak nam dobrze będzie szło, to zatrudnię sobie jeszcze kasjerkę. Myślicie, że warto tak szaleć z pracownikami? Dwie gwiazdki i będzie piąty poziom. Ale już i tak nie mamy co ten... Nie uśmiewaj. Ale ją trzeba będzie na przerwę wysłać. Niebawem. Tak, Beatka sobie przycupnie na kanapce. O, pewnie, rozłóż się. Ty nie musisz nic robić, nie? No bo dobra, nie idź tam na górę, bo to daleko. Niech ona tam chodzi, o. A ty tutaj przy kasie koczuj, bo... Przydałby się ten, jakiś... przydałby się, no, artykuł! Gdzie jest mój najlepszy z najlepszych i tak dalej? Jak dalej pójdzie, to i artykuł, znaczy i ten
i kasjerka, i ktoś do zapełnienia towaru by się przydało. Kurczę, tyle. Patrzcie ty, no patrzcie no. Mogę manipulować, nie widziałam tego. Nie widziałam tego wcześniej. Ale już nie mogę nic, to co ja mam z tym zrobić? Mogę coś zmieniać? Nie mogę. To po co mi te punkty? Jestem bardzo zadowolona z Małgorzaty, naprawdę. Teraz ci dam podwyżkę. Ustal pensję. Przyjmij jeszcze pieniądze do niej. Jestem bardzo z niej zadowolona. Chociaż dzisiaj mam jakieś niższe dochody, tak mi się wydaje. W sumie jest dopiero 15. Co ty chcesz zrobić? Kupić parcelę? I awansować. Awansujesz ją, kochana, ale najpierw to... Daj jej podwyżkę, może od tego zacznijmy. Jezus Maria, mówię wam, potrzebuję jeszcze kasjerki. A ta mi ciągle ucieka, no. Małgorzata, chcesz podwyżkę? Nareszcie ją dopadłam. Jestem z ciebie bardzo zadowolona, moja droga. Po prostu super. No dobra, idź Beatasiku. A potem możesz... uzupełnić towar. Myślę, że sobie zatrudnię jeszcze jednego pracownika. Na kasę. A poszaleję w końcu, będę miała normalne... W końcu będę miała normalne przedsiębiorstwo z pracownikami, a ja będę prawdziwą szefową. Co ty masz tutaj? Zawsze mają te rangi, które mi niepotrzebne. A, biorę tą. Stać mnie, stać mnie! Zbij ją. Bo zaraz mi się towar skończy, muszę uzupełniać. Co to jest naprzód? Okej. Super. Okej, nie mam więcej pytań. A już ci mówię, kochana, co masz robić, tylko tak, zarządzanie. Wybierz ubranie robocze. Muszę cię wysłać do domu. Co tu się znowu dzieje? Zblokowali mi się, bo oni tutaj wchodzą od tej strony i jest tak... Dobra, wiecie co? Ja to zamknę teraz. Bo już mi się tutaj zrobiło... Boże, żeby ona tylko mnie nie rzuciła pracy zaraz. Hmm.
Bo już nie mam towaru, w ogóle. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, one idą do domu, ja tutaj szybko ogarnę. Och, i rzuciła torbą. Dobra, trudno. Trochę widzicie, się porobiło, bo nie spodziewałam się takiego obrotu w ogóle, takiej... Wow, jestem w szoku. Ale okej, okay. Następnego dnia sobie to ogarniemy powolutku wszystko. Także tak, będzie dobrze. Nie panikujemy. Teraz Beata uzupełni towar i my widzimy się jutro. Dobrze, kochani, wróciłam do was kolejnego dnia. Trochę tutaj się pozmieniało pod względem pracowników. Już wam tu pokazuję. Mamy ich aż 5, wow. No ale tak, mamy tak, 2 kasjerki, 2 sprzedawców i 1 osobę do uzupełniania towaru, ponieważ oni będą na zmianę, w sensie sprzedawcy i kasjerzy będą przychodzić na zmianę. No i dałam 1 osobę na towar, żeby mi pomagała też. No i tak, na razie tamtych wysłałam i mamy ze sobą Małgosię, tutaj nowa osoba do uzupełniania towaru. To jest Czesia, proszę bardzo, Czesia Gbur. Taka oto simeczka, tak ją ubrałam. I mamy też... Aha, teraz nie mamy trzeciej osoby, tak? Czy mamy? Nie mamy, bo teraz ja będę na kasie, tak? O Jezus, powiem wam, że... Ty jesteś na kasie. Ty jesteś w sprzedaży. Ty jesteś na towarze. I ty też będziesz na kasie. No to 1 osobę za dużo wysłałam do domu, widzę. Dobra, nieważne. Trudno, jakoś ten dzień przebolejemy tak. I zobaczcie, kogo zatrudniłam. Zatrudniłam Wolfganga, moi drodzy. Okazało się, że Wolfgang ma złotą rangę. Znaczy złotą czy brązową? Nie, chyba złotą. Nie, brązowa ranga sprzedawcy. W ogóle ile on ma rang? Nawet o tym nie wiedziałam. Dlatego sobie go zatrudniłam. No i jestem ciekawa, czy to będzie miało jakiś wpływ na rodzinkę zastępczą. Co jest bardzo ciekawe. No ale to się okaże. Jesteśmy na minusie aktualnie. Niestety, minus 4000, ponieważ uzupełniałam towar. I tak wyszło. I zobaczymy, moi drodzy, jak to w ogóle wszystko wyjdzie. Czy odkujemy się, czy to się będzie opłacało mieć tylu pracowników i tak dalej. Wszystko się za chwilę ukaże. Co myślę, że na razie wypracujemy go kasjerka. Albo w sumie możemy też pomóc oczywiście w sprzedaży. No jestem bardzo ciekawa, jak nam to wszystko pójdzie. I myślę nad tymi obrazkami, chyba je wywalę, bo one są naprawdę... O! Cieszę się, że moi pracownicy się tak rozwijają. Prowadzę własny interes i bardzo przydałaby nam się taki sprytny sim jak ty do pomocy, Beatrice. Chcesz zacząć pracować dla mnie w tej karierze na stanowisku łowczyni flag? Nie. Przykro mi. Beata, co ty tam robisz? A, to jest Małgorzata. Boże. Dobra, wyprzedziła mnie. O, przyszła dobra wiedźma. Coś tutaj, coś ogląda, nie? Oczywiście, najdroższe obrazy nie chcą się sprzedawać teraz, jak kasa potrzebna. Dobra, popracujemy trochę na kasie, pozwolimy naszej Małgorzacie się rozwijać. I w ogóle Wolfgang może zostać kierownikiem, także
jak tylko skończę ten sezon, to oczywiście Wolfgang zostaje kierownikiem jak nic. Nie wyobrażam sobie lepszej osoby na to stanowisko, po prostu tak się cieszę, że Wolfgang ma te rangi. Nie ma to jak współpraca z zaufaną osobą. Czemu ty chcesz ze mną rozmawiać? Czyżbyś była jakąś dziennikarką? Dawno nie było u nas żadnego dziennikarza. Niestety nie. Czemu nie ma żadnego dziennikarza w ogóle? Jak mi to idzie z tym uzupełnianiem? Średnio. Bo ona uzupełnia na bieżąco i... Kurczę, boję się, że mi się to nie zwróci nic. Troszkę się obawiam. Co te wiedźmy tak do mnie przylatują co chwilę? No. Na górze nikt nic nie chce. Tu są takie piękne obrazy. Takie piękne. Dobra, mamy 15 i wezwiemy sobie naszych pracowników. Panią wyślemy do domu. Co? Jak to nie masz siły? Aha. Spoko. Już widzę, że fajni są ci pracownicy. Wolfgang mnie zawiódł bardzo. Zarządzanie, ty jednak będziesz kasjerką. Więc sorry. Mała zmiana planów. Tak, chciałam ci jednak zmienić strój, bo jednak będziesz kasjerką. Tylko te włosy. Przecież miałeś czarne włosy. O Jezu. Tak zrobimy. I trzeba ci zmienić fryzurę, żebym ja was nie myliła. Wszystkie będą wyglądały tak samo, to wiecie. Będę zaraz mylić. Gdzieś mi zniknęły tamte włoski. Niech se będą te. Ty miałaś taką spódnicę. Krótką. O tam. Tak jest. I pracuję jako kasjerka. No. No mówię, mówię, Wolfgang to mnie zawiódł. Przeszkadzałem mi jak zwykle na nagrywaniu. Co ty tu oglądasz, kobiecino? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. Wszystko okej. Okay. Ale coś dzisiaj nie zdobyliśmy 6 poziomu. Czy powinnam się martwić? Jednej gwiazdki nam brakuje, okej. Okay. Zaraz będzie. Zaraz będzie. Tutaj dobra. No chyba myślę, że już panią odeślemy na przerwę. Miał Wolfgang za ciebie pracować, ale niestety. Wolfgang nie jest w nastroju, nie ma jeszcze wystarczający sił. Ja rozumiem dzieci i tak dalej, ale no ja go wysłałam. Ach, nieważne.
Poszłaś już? Czy nie poszłaś? Wysłała mnie do domu? Poszła? Nie zdążyłam przeuważyć. Chyba tak, bo jej nie widzę nigdzie. No dobra. Beata, teraz siku. Koszta się same nie zwrócą. Dajesz, dajesz, dajesz. Jest i szósty poziom. Aha, zapomniałam, że my nic nie możemy tutaj już. W sumie smutno, na co my zbieramy teraz te punkty, bo nie mam pojęcia. Na czym to polega? O Jezus, te wiedźmy mnie denerwują. Jest jakiś mod, żeby się ich pozbyć? No, to sobie przyda tylko usiąść, ale tutaj ktoś stoi. Muszę pousuwać te tanie rzeczy. Bo tak to my nic nie zrobimy. Już 19. Czemu nie przychodzi żaden dziennikarz, ja się pytam. Kto ma rozsławić mój sklep? Kto? Dalej na minusie. 2000. Kupuj ta, ludzie, kupuj ta. Jak mi to wtedy szło, że nie byłam na minusie, to ja nie wiem. Jak ja to wtedy zrobiłam? Przestań, a ta tylko łazi i zagaduje mi klientów. O, pokaż jej to. Może kupi, bo tylko się kręci. Zainteresuje się może. Proszę spojrzeć, jaki mamy piękny obraz. Przegląda. Nie, za drogo. Za drogo, no. To może coś tańszego. Tutaj mamy tańsze. Tu mamy tańsze, proszę spojrzeć. Bardzo ładnie się sprzedają nawet. Ostatnio. Takie kwiatki. No, do powierzenia w salonie albo coś, no. Też za drogo. A to? To może takie obrazki, mniejsze, ale równie piękne, proszę spojrzeć. Też za drogo. Mój Boże, wszystko jest... Natasza! Natasza! Nakopać proszę do dupy Wolfgangowi za to, że nie przyszedł do pracy dzisiaj. Słyszysz? Co to ma znaczyć? Wygoń go do roboty. Z czego wy żyć będziecie? Ja dobrze płacę, uczciwa stawka. Słyszysz? No. Dobra, moi drodzy, bo już jest 21, więc zamykam tą budę. Niestety jesteśmy na minusie, ale nie jest tak tragicznie. Oczywiście jak zaraz uzupełnię towar, to pewnie to się powiększy, więc no. Mogłabym kupić to wszystko w domu i uzupełnić tutaj, ale to bez sensu. Znaczy nie bez sensu, ale takie małe cheatowanie, więc... Więc po prostu będę uczciwa tutaj i będę robić wszystko tutaj na żywo. Uzupełniać i tak dalej. Ej, no idź do domu. Chyba, że jeszcze ktoś coś kupuje, ale nie. No, dobra pracownica Lidia. Widzę, że jest wytrwałym pracownikiem, zobaczcie. Zamknięty lokal, ona dalej siedzi. A jutro od rana chyba wezmę Wolfganga i te osoby, których dzisiaj po prostu nie było i już. Ty, kochana, uzupełnij towar. A my się, moi drodzy, żegnamy dzisiaj. Osiągnęliśmy szósty poziom przedsiębiorstwa, czyli tak liczę dwa poziomy na jeden odcinek, czyli jeszcze z dwa odcinki. I będziemy mogli otwierać kolejne, jeśli dobrze pójdzie oczywiście. Ile nam brakuje? 12 gwiazdek. No, nieźle. Jak się ma taką pomoc dookoła, to naprawdę. No dobra, Beata zostaje uzupełniać towar, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!